Uczyłem się warsztatu. To było dla mnie najważniejsze. Nie wygląda to może apetycznie. Żmije pustynne albo takie stepowe to mają czasami bardzo bogate ubarwienie. No wtedy wyglądałoby to lepiej. Moim zdaniem to jest film wyjątkowy. Mimo, że ja miałem filmy fantastyczne typu jak Do widzenia do jutra, jak niedługo pokażemy właśnie w przyszłym tygodniu, a następny film będzie Jowita. Mam różne te filmy, które się zaznaczyły w tamtym okresie, kiedy ja jeszcze byłem bardzo rzutki i młody, to miało jakąś siłę. Przez to, że zobaczyłem ten film, postanowiłem jednak zdawać do szkoły filmowej, bo zobaczyłem, że można w PRL-u też można robić oświatę. Także Kuba, dzięki ci serdecznie za to, że mam zawód dzięki tobie. Powiedz, kiedy mnie przyuważył. Kuba miał najbliżej do szkoły, do której ja chodziłem, miał wybrać chłopca. Filmu pana Andrzeja Wajda, kanał. A najbliżej miał na Zakroczymską, więc stąd moja kariera zawodowa. Dla mnie to był film niezwykle ważny, szczególnie, że nareszcie mogłem zrobić film, który w jakimś sensie był mi bliski, w sensie towarzyskim, w sensie roboty, pod każdym względem. Większe nie wiem właśnie. Taka wolność jest w tym filmie. I pozwala wszystko grać, co oni chcą, a to jest tak wychodzi, jak ty chcesz. No, to można lepiej. Tak, cudownie. A gdzie jest? Ja już mówiłem w jakichś tam wywiadach, że to jest taki film, w którym jedynym uczciwym człowiekiem jest pies. Tak do końca. Myśmy rzeczywiście z Kuba reprezentował jakby liryzm i romantyzm, a ja sceptycyzm pewien. I z tego połączenia wyszło może coś fajnego rzeczywiście. Kuba się przekonał do tego filmu jakiś tydzień temu, zdaje się. A tak mi powiedział, że to całkiem niezłe. A potem, że chwyciłeś takie tej, to on miał więcej wolności. No wszystko. Chcesz zobaczyć zdjęcie, opowiadanie. Przecież to słuchaj, to ma tak. Zyzia, to jest poeta. Ile to jest? Myśmy teraz, a myśmy widzieli tutaj, rozumiesz, 3 tygodnie temu widzieliśmy Wesele Andrzeja. No to jakby wczoraj nakręcimy film. Zupełnie z innej. Wczoraj ja pamiętam na początku, jak ja to pisałem, to chciałem, żeby to się nazywało chyba Odliczanie Czasu, że tam czas w miłości tego. No i Kuba powiedział, jakie tam, to musi być coś takiego w filmie, żeby był dobry tytuł, to musi być miłość, zabójstwo. No to ja pomyślałem, trzeba zabić tę miłość. Tak od razu, ale byśmy się poznali. To właśnie dlatego, po tym możemy już nie mieć ochoty. Film nagrodzony między innymi na festiwalu San Sebastian. Zabrałem sobie teraz, to taki samolot. Należy do reżyserów nielicznych, którzy mają wyjątkową wrażliwość na muzykę, nie tylko na muzykę w ogólnym znaczeniu tego słowa, ale na muzykę, która musi towarzyszyć filmowi i zna doskonale zadanie, jakie ta muzyka ma spełnić. Wszystko zrobiłam.
a najbardziej moja osobowość. Byłem wzruszony, że on się zgodził zagrać. Więc wiedziałem, że najpierw chciał zagrać postać główną. Myślał, że to jest właśnie dla niego propozycja. I strasznie się upierał. Kuba tłumaczył, że nie, że to lekkoatleta, że musi biegać. Bo nie musi być lekkoatleta. Że biorę się w kostium żużlowca. Czuję się, proszę Państwa, że Zbyszek Cybulski miał rację. Trzeba zaczynać od dobrych epizodów, za które dziękuję Kubie na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję Państwu. Mam pewną obawę, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj to była wyjątkowa publiczność, bardzo dobra publiczność i przede wszystkim publiczność, która wie coś na temat filmu. I to jest zupełnie co innego. Natomiast jak pamiętam jeszcze z dawnych lat, z bardzo dawnych lat, to oczywiście ci, którzy przychodzili do kina i byli rozentuzjumowani, to byli przede wszystkim młodzi ludzie. Tak się złożyło, że ja miałem zupełnie inne ambicje. Inne filmy chciałem robić, bardziej wojenne. Miałem ku temu jakąś taką skłonność. Był trochę starszy od moich kolegów niektórych. I okazało się, że niestety dwukrotnie podchodziliśmy do prób zorganizowania planu, żeby można było w ogóle robić ten film. I okazało się, że za każdym razem trzeba dać. Widać zderzenie.